Ale koks informacja. Aha. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie jedynki. Nasza ranga nie jest jakaś wyśmienita, ale cóż, chyba nie ma co przedłużać. No i okej, pierwszy przeciwnik to Husky. Generalnie mam dla was bardzo fajną wiadomość. Nowinę, czy jak zwał, tak zwał. Otóż tracimy bramkę już w drugiej sekundzie meczu. Nie no dobra, nieważne, znowu to jest denerwujące, jak się chce skupić na gadaniu, a tutaj trzeba grać. Ale jeszcze tak szybko, zanim będę komentował stricte o Progress League'owe rzeczy, to zamówiłem nowy komputer, więc jestem trochę podjarany, prawdę mówiąc. Okej, okay, udało się to jakoś mini wybić. I strzelamy Opena, dokładnie. Nie spudłowałem tym razem, ale zamówiłem nowy sprzęt, nowy komputer, więc już nie będę grał na laptopie, dzięki czemu będzie lepsza jakość na odcinkach. Też będą się zdecydowanie częściej pojawiały streamy, bo będę mógł tam płynnie grać. Też prawdopodobnie będę mógł dawać overlay kontrolera, więc naprawdę idą bardzo fajne zmiany. W końcu się jakość odcinków polepszy trochę. W sensie trochę, no mam nadzieję, że już będzie bardzo fajna. Tak fajna jak stracenie bramki na 2 do 1. Albo nawet fajniejsza. Okej, już nie będę gadał głupot, tylko się skupię na graniu. No, ale tak żebyście wiedzieli. I jeszcze chyba dzisiaj wieczorem tracimy bramkę na 3 do 1. Wychodzi drugi event z Lamarama. No, zresztą zobaczycie wieczorem, jak wbijecie na gierkę. Dzisiaj albo jutro. Z tego co kojarzę. O tych takich, no pamiętajcie, Fortnite'owy event w Rokecie. Tam jakieś przedmioty i inne rzeczy. Nie wiem co będzie dokładnie do odblokowania, do zdobycia. Ale może będzie do zdobycia kolejna stracona bramka. Okej, dobra, teraz już leci full tryhard, obiecuję. On chyba robi fake kickoffy. Dlatego ja stracę gola, nie wierzę, co się dzieje. Nie, naprawdę. Musi lecieć 110% skupienia, żeby wygrać to spotkanie. Leci comeback życia. Dobra, na jedynkach akurat z 5-1 to nie jest comeback życia, tylko normalka. Ale to, nie wiem, może część z was się podaje. Może część z was się poddaje przy takim wyniku, to ja postaram się pokazać, że nie warto. Tutaj jeszcze nic straconego. Ładnie bronimy. Znowu niestety musimy bronić. Poleci ponad poprzeczkę. To akurat może mamy chwilę spokoju. Okej, przewidziałem co on zrobi. Pusta bramka, na którą prawie bym jeszcze nie trafił. Tam bardzo fajnie akurat zachowaliśmy się, ponieważ przewidziałem co on będzie chciał zrobić. Nie atakowałem od razu piłki, tylko tak sobie podskoczyłem, żeby mniej więcej zablokować jego uderzenie. Dobra, zbiorę szybko przyspieszenie i do budy. Nie dałem się zniszczyć, zabrałem boosta. I tracę bramkę, bo strasznie powoli się zbierałem z powrotem. Się wszystko wypracuje, zrobię może wolne wznowienie. Które nie zadziałało jakoś super, aczkolwiek nie ma tragedii też. Ważne, że nie straciliśmy bezpośrednio po niej bramki. Okej. Co tu może się zdarzyć? Ale go sfejkowaliśmy, gości się tak przestraszył. Czasami nie robienie nic to najlepsze co możecie zrobić. No tutaj zobaczcie, on nie wiedział co się dzieje. Pomyślał, że my w końcu uderzymy piłkę i spanikował. Husky, zimnokrwisty. Tak samo jak ja zimnokrwisty na tych wznowieniach, nie wierzę, że za każdym razem jak gadam jakąś głupotę. To nie wiem, to teraz gola w najgłupszy możliwy sposób, poprzez brak skupienia. Dobra, to teraz my nie jedziemy do wznowienia. Gościu, uderz tą piłkę. Albo nie uderzaj, bo jeszcze stracimy kolejnego gola. Okej. Okay. Mocny fliczek. Dobra, zbierzmy przyspieszenie, oddajmy mu piłkę za friko, żeby się chłopak nie martwił, że przegra spotkanie. Dzięki temu spaliśmy jego czujność, ale gadam głupoty niesamowite. Dobra, muszę się przestawić na format Progress League, żeby tutaj już tak głupot nie gadać. Taktyczny kick-off, żeby pomyślał, że się wywaliliśmy. Zagrał piłkę do narożnika. Niestety został zniszczony przez dzika.
To było beznadziejne i głupie. Ale na szczęście przynajmniej bramki nie stracimy, chociaż powinienem strzelić tak naprawdę. Przewidziałem, co będzie chciał zrobić. Nie udało się zebrać przyspieszenia. Może się uda? Nie udało się. I daliśmy się zniszczyć. Jestem tak bardzo nieuważny w tym spotkaniu, że to jest naprawdę bardzo słabe z mojej strony. No ale cóż, nie ma się co poddawać, żeby się bardziej skupić. I ten mecz jest naprawdę łatwy do wygrania. Tak naprawdę. Okej. Wybicie piłki. Nie, no denerwuje mnie to, bo on nie gra dobrze, tylko po prostu ja robię głupoty. Zamiast się skupić, to gadam farmazony. On będzie chciał nas zniszczyć, ale to może się nie dajmy tym razem wyjątkowo. W piłkę też po co trafić, jak nie trzeba. Proszę. Wejdź w słupek. Dobra, nie wejdzie wcale. On się wywalił mniej więcej. Dobra, jakoś nie za bardzo się wywalił, aczkolwiek... Nie wiem, jakoś ten mecz to nie leży mi. Okej, szybki powrót w kierunku bramki. Dobre przyjęcie. A, to było beznadziejne, zważywszy na to, że on był na środku. Więc nawet dobry pinch by mi prawdopodobnie obronił. Myślałem, że jeszcze tego nie strzeli, że za daleko sobie wypuścił piłkę, ale ładnie to skontrolował. Okej, to pierwsze spotkanie może być przegrane niestety. Chyba, że szybko nadrobimy. Pierwszy gol jest, jeszcze 4, najlepszy comeback na świecie. Odcinki tutaj pewnego użytkownika się przypominają, przynajmniej tytuły. Oczywiście pozdrawiam i trochę kappa czy coś. Okej. Strzał centralnie obok bramki, żeby nawet jak się wylał, nie było gola. Aaaa, niesamowite. Kurde, to jest tak głupia sytuacja, bo nie mam czasu, żeby nie podjeżdżać. No właśnie, on miał tą całą kontrolę, zagrał bardzo mądrze ze względu na to, że... On nic nie musiał robić, on mógł tam stać do końca meczu, bo wynik jest korzystny dla niego. Ja musiałem podjechać, a w momencie jak podjeżdżam, to on może łatwo za mnie kopnąć piłkę. Dobra, ten mecz już jest przegrany. Mimo, że naprawdę ten ziomek, nie no, bez nagrywania by dostał w pierdzie. Tutaj też mam taką fajną zadanie dla was. Możecie z czystej ciekawości sobie zagrać i komentować gierkę w tym samym czasie, nawet bez nagrywania, żeby już nie obciążać waszego komputera. I zobaczyć, że to naprawdę nie jest takie gadanie, ale dużo ciężej się gra w momencie, kiedy musicie komentować rozgrywkę. To tak polecam po prostu sprawdzić dla samego siebie, żebyście faktycznie tego doświadczyli, bo to zawsze się wydaje, że... Po pierwsze, dwie rzeczy się wydają, że każdy podczas oglądania na YouTubie gra gorzej, no ale to jak będziecie oglądali wystarczy swój replay, to... Już na to zwrócicie uwagę, a druga kwestia jest taka, że faktycznie jak ktoś nagrywa, jest w trakcie nagrywania, to rzeczywiście gra gorzej niż normalnie, ze względu na to, że ten poziom skupienia spada dosyć mocno. Ale to naprawdę polecam sobie, czy to zobaczyć replay z waszej perspektywy, czy z perspektywy przeciwników, zobaczyć jak wasza gra wygląda, czy to po prostu ponagrywać z gadaniem, żeby zobaczyć, że to naprawdę... Ale mi grelkę przycięło. Dobra, ten może być trochę słabszy przeciwnik. Ale to, że jest trochę słabszy, nie znaczy, że mamy się nie skupiać. Albo, że wygramy ten mecz. Po prostu... No właśnie, tracimy gola na 1-1. No, ale w każdym razie polecam. Naprawdę, spróbujcie sobie pokomentować i zagrać. Tak z czystej ciekawości. Okej. Dobra, on jest na środku. Ja zrobiłem to beznadziejnie. Dobra, spróbujemy strzelić ładnego gola ze względu na to... Dobra, dlatego nigdy nie lata na ładne gole, bo to za dużo czasu zajmuje. Nie wierzę, chciałem strzelić klipa na odcinek, a tutaj gościu sobie po prostu pojechał na PN i strzelił. Dlatego nie lata się na klipy. Dobra, bronimy. Okej. To było dziwne trochę.
Może wejdzie? To było bez sensu, bo wiedziałem, że on to obroni. W sensie wiedziałem, no było 99% szans, że on to obroni, a i tak oddałem uderzenie, przez co gdyby to lepiej rozegrał ziemek, to by nas skontrował luźno. Tego nie zrobił, ale to tylko przez to, że to słabo skontrował, ale jak nie macie pewności, w sensie no, w momencie, kiedy przypuszczacie, że nie będzie bramki po waszym strzale z trudnego kąta, to lepiej nie uderzajcie, czy tam kopnijcie tak, żeby się piłka potoczyła po ściance w górę, czy cokolwiek innego. Nie ma co strzelać. Dobra, on chciał nas bumpnąć. Tutaj już mu trochę lepiej wyszło, aczkolwiek jakoś super nie podziałało. Dobra, to było najbardziej nieczysty Masti w karierze Mastich. Proszę, nie dobij typie jakimś cudem. No i dobił. Ajajaj, tutaj niestety mnie podpalają klipy i chciałem sobie spróbować strzelić coś mega ładnego. Ale myślę, że bez problemu nadrobimy ten wynik za chwilę. Uniknąłem próby demo. Bez sensu kopnąłem, ponieważ wiedziałem, że się zdąży wrócić. To jest naprawdę takie zachowania, na które niektórzy nie zwracają uwagi, ale są bezsensowne i naprawdę dużo się przez nie traci. No ale ten mecz i tak trzeba wygrać. Na pewno nie ma się co denerwować przez to, że się straciło głupią bramkę, czy tam nie wykorzystało okazji, bo to tylko może wszystko pogorszyć. Aczkolwiek po kick-offie wolę nie tracić bramek. No nie. Dużo ludzi podchodzi do wznowienia na zasadzie, że a sobie pojadę, ale to naprawdę chyba jest element gry, na którym... Jeden z elementów gry, na których naprawdę najbardziej się trzeba skupić, zwłaszcza na jedynkach, bo od niego cały wynik zależy. Nie pojadę po boosta na bok, bo mam opena do strzelenia. No, niektórzy z was by też pojechali po tą taką setkę tak zwaną, czyli dużego buścika w kornerze. Ja tego nie zrobiłem, dzięki czemu właściwie zdobyłem darmową bramkę. Ale to też wiem, że często trzeba ze samym sobą walczyć, żeby nie pojechać po tego boosta. Dobra. Żeby poczuł się jak w rodzinie. Że ma teammate'a. Że ktoś mu podaje, że ktoś mu ufa. Dobra, typie, podaj nam tą piłkę, dzięki ci. Widzicie, my mu podaliśmy, on nam oddał. Rodzinna, drużynowa atmosfera. Bans dribbling, strzał pod poprzeczkę. No w momencie, jak nam już zostawił tyle miejsca, to było... Nie chcę powiedzieć nie do obrony, ale musiałby idealnie nas przewidzieć, idealnie to podskoczyć. Dobra, zbiorę przyspieszenie. On powinien mieć bardzo mało. No, tutaj taka interwencja. Czy pojedzie po tego boosta? Spróbuję albo go zniszczyć, albo kopnąć piłkę po prostu. To znowu było mega głupie, bo powinienem się już wycofać albo podjechać dużo wcześniej. Dobra, inaczej, powinienem się wycofać i tyle. Jak już mu oddałem piłkę, to nie ma co tam stać, bo dałem mu go za darmo. On nas chciał przestraszyć, aczkolwiek mu to średnio wyszło. Dał się zniszczyć. W sumie głupio strasznie się dał zniszczyć. Za słabo zagrałem w kierunku bramki, przez co zmarnowałem opena. Tego też już nie było co strzelać. Tutaj też powinienem go rozwalić, przez co byśmy mieli gola. Strasznie dużo mówię chyba przez co. Ten strzał też był daleki od życzenia. Ajajaj. Okej, obroniliśmy. Nie ma co na raz. Przebiłem nad nim. Kurde, że nas kopnął. Nie fajnie. Okej. Za wysoko podskoczyłem, on nie zabrał boosta. Ale koks informacja. Aha. Dobra, znowu bym nie trafił czegoś takiego. Coś za wysoko podbijam piłkę, na szczęście. Nie na tyle wysoko, że ona odbija się od poprzeczki i wraca, tylko tam zostaje na dnie. Zostawił nam naszego boosta w kornerze, na jego miejscu. Nie! Uff, już myślałem, że znowu komentując jego błąd się zagadam i stracę najgłupszą możliwą bramkę. Dobra, zerowa sekunda. Nie zdążę do tego podjechać, za daleko nas wykopał. Szkoda, jakby nas trochę bardziej do ziemi odbiło. Albo... No nie, trochę bardziej do ziemi byśmy się odbili, to z tego mógł być jeszcze fajny gol. Uderzę wysoko, może się przestraszy czy coś.
wyszło idealnie w zasadzie. Jak uderzyłem wysoko, to on chyba dostał paniki, chciał wjechać na ściankę. No i się wywalił na słupku. Dlatego naprawdę polecam w ten sposób zagrywać. Zwyczajnie jest to skuteczne, no ale już bez przedłużania. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek. Niedługo będzie ten wyczekiwany upgrade sprzętu, przez co powinna być lepsza jakość nagrywek. Mi się będzie też lepiej grało na filmach, przez co będzie raczej, wydaje mi się, że wyższy poziom. Na zakończenie jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji. Już nie będę przedłużał. Elo, elo.